W ostatnich dniach bardzo dużo dzieje się w kwestii Brexitu. Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii, który obiecał Brytyjczykom wyjście z Unii Europejskiej na koniec października bez porozumienia lub z porozumieniem, faktycznie chciał wywiązać się z tego zobowiązania i o ile parlament uniemożliwił mu niemalże wyjście bez porozumienia, o tyle Boris Johnson jakby zmiękczył swoją postawę wobec Unii po to, żeby takie porozumienie uzyskać. Natomiast kwestia jest tego rodzaju, że takie porozumienie musi być sprocedowane jeszcze w brytyjskim parlamencie i nie jest to taka prosta sprawa. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że nawet jeśli ostatecznie porozumienie będzie przyjęte, jeśli faktycznie będziemy mieć taką jasność, co dalej z Wielką Brytanią, czy wychodzi, kiedy wychodzi, na jakich warunkach wychodzi, to oczywiście z jednej strony taka jasność eliminuje pewną dozę niepewności i z rynków, i wśród biznesu, i to należy ocenić pozytywnie. Natomiast negatywnie należy ocenić fakt, że mimo wszystko jest to Brexit, jest to pewnego rodzaju dezintegracja gospodarcza pomiędzy Wielką Brytanią a kontynentalną Europą, która będzie miała negatywne skutki na wiele kolejnych lat. Tutaj warto zwrócić uwagę choćby na sukces Polski z ostatnich dwóch dekad, kiedy nasz wysoki wzrost gospodarczy po części wynika z tego, że jesteśmy konkurencyjni na dużym europejskim rynku. W przypadku Wielkiej Brytanii będzie się działo dokładnie odwrotnie i już to widać. Popatrzymy na niemiecki handel z Wielką Brytanią, to od 3 lat widzimy jego regularny spadek. Ostatnie 3 miesiące to niemiecki eksport, który był niższy o 15% niż 3 lata temu, a Wielka Brytania nadal dla Niemiec jest 4. rynkiem eksportowym. Także widać te negatywne tendencje, wbrew temu, co mówią niektórzy brytyjscy politycy. I nawet jeśli ten Brexit przebiegnie już w miarę gładko, chociaż po doświadczeniach z ostatnich lat dość trudno w to uwierzyć, to negatywne konsekwencje gospodarcze pozostaną.